partnerem programu jest Automyjnia przy ulicy Składowej w Puławach. Lub jak podają inne źródła 19 lutego 1656 roku w rejonie ujścia Wieprza do Wisły oddziały wojsk polskich pod dowództwem Stefana Czarnieckiego zmierzyły się z armią szwedzką dowodzoną przez Karola X Gustawa. Wydarzenie to zapisało się na kartach historii jako Bitwa pod Gołębiem. Z okazji 361. rocznicy tego wydarzenia w kościele parafialnym w Gołębiu została odprawiona uroczysta msza święta, po której odbyło się widowisko historyczne pod tytułem Mars Sarmacki czy Goliat Szwedzki. Rzecz o potrzebie gołębskiej Anno Domini 1656. W inscenizacji wzięły udział grupy rekonstrukcyjne Lubelska Chorągiew Husarska oraz Chorągiew Zamku w Zawieprzycach. Była to wyjątkowa okazja do obejrzenia odtworzonego z największą starannością oręża wojsk polskich z czasów potopu szwedzkiego. Do tegoż pospolitego ruszenia należeć mają i iść na wojnę powinni szlachta, lubo też plebeje kondycjonis. Ludzie także wszyscy, którzy w dobrach królewskich, duchownych, szlacheckich, wójtostwa i części jakichkolwiek gruntów trzymają. A iż wojsku siła na armacie należy, ten z województwa każdego tyle powinno być ciałek z kulami, ile ziemi, albo też powiatu województwo ma. Warto przypomnieć, że Polacy musieli ustąpić przeważającym liczebnie oddziałom szwedzkim. Historycy przyjmują, że bitwa ta zapoczątkowała etap długotrwałych walk całego narodu o wolność Królestwa Polskiego pod rządami Jana Kazimierza. Osiedle Słoneczne Piaski w Puławach u zbiegu ulic Ceglanej i Sosnowej to inwestycja grupy deweloperskiej Magdom w Puławach. Oferujemy mieszkania o metrażach od 37 do 105 metrów kwadratowych. Tylko u nas. Mieszkania w standardzie pod klucz. Osiedle Słoneczne Piaski to spokój i cisza, a jednocześnie bliskość szkół, przedszkoli i centrum handlowego. Zapraszamy do biura sprzedaży Magdom przy ulicy Dęblińskiej 18. Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń 81 888 5515.